Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu i zaczynamy od rozmowy z panem doktorem habilitowanym Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, dzisiaj prezydent rozpoczął konsultacje z partiami, które dostały się do parlamentu. Przyjął taki porządek o to, to nie jest Ordo Caritatis, ale no, taki porządek przyjął od największej do względem liczby otrzymanych mandatów. Dzisiaj przeprowadził konsultacje, chyba już przeprowadził z Prawem i Sprawiedliwością i z Platformą Obywatelską. Wcześniej, przed pół godziny bo jeszcze była taka uroczystość nominacji nowych ministrów, to też bym chciał poruszyć, ale pół godziny wcześniej trzy partie opozycyjne zgłosiły zamiar sformowania nowego rządu. No i tam jedyny konkret to jest Donald Tusk jako premier. Jak pan widzi tę sytuację? Prezydent no, zamierza kontynuować oczywiście jutro konsultacje z pozostałymi komitetami wyborczymi. No właśnie, dzisiaj ciekawy dzień przynajmniej dla prezydenta, bo dzisiaj jeszcze były konsultacje, zdaje się, z Platformą Obywatelską, albo trwają one, bo... Chyba się już skończyły. Właśnie nie jestem pewny, ale to jakoś równolegle się odbywa. Tak, rzeczywiście Donald Tusk no, zawitał w sali imienia Lecha Kaczyńskiego. To tak. No właśnie. Więc jutro będzie, jak pan rektor wspomniał, kontynuacja tych rozmów, no to są takie zwyczajowe konsultacje, zwyczajowe rozmowy prezydenta po wyborach parlamentarnych. Tutaj każdy z prezydentów, z tego co sobie przypominam, takie właśnie działania wykonywał przed właśnie pierwszym posiedzeniem Sejmu, ale też przed desygnowaniem kandydata na premiera, do czego prezydent jest zobligowany konstytucyjnie, czyli przed tym ruchem konstytucyjnym musi prezydent, czy powinien, no nie musi, ale powinien prezydent właśnie porozmawiać z tymi partiami politycznymi, co też czyni. Wydaje się to być oczywiście dobrą tradycją. No i zwyczajowo te partie polityczne przedstawiają prezydentowi swoje plany. A właśnie ta konferencja przed rozpoczęciem konsultacji przez prezydenta, no służyła chyba właśnie temu, żeby te plany już publicznie ogłosić, czyli plany partii opozycyjnych, stworzenia nowego rządu koalicyjnego trzech partii opozycyjnych. No i prawdopodobnie możemy oczekiwać, że takie właśnie plany zostaną prezydentowi przedstawione i zostały już przez Donalda Tuska dzisiaj, a jutro przez pozostałych liderów tych partii opozycyjnych, czyli Kosiniak-Kamysza i Hołownię, którzy będą pewnie razem na jednym spotkaniu, i Lewicę Włodzimierza Czarzastego, pewnie jeszcze z kilkoma osobami. No i prezydent będzie pewnie miał tutaj troszeczkę ból, to znaczy może nie tyle ból, co będzie musiał podjąć decyzję, tak? Bo z jednej strony prezydent może każdego tutaj desygnować na premiera, i zazwyczaj się, zwyczajowo to tak dzieje, że to jest lider zwycięskiego grupowania, a tym jest Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ tutaj partie opozycyjne już ogłosiły, że ich kandydatem jest Donald Tusk, no to prezydent będzie musiał zdecydować, czy zrobi to zgodnie ze zwyczajem, czy od razu desygnuje Donalda Tuska na premiera. No właśnie, jeszcze jest taka możliwość, że pan prezydent poszuka większości parlamentarnej, bo oczywiście pan prezydent nie może stanąć na czele gabinetu rządowego, ale inicjatywy mu trudno odmawiać. Ale do tych nominacji chciałbym, o te nominacje, bo pan Marcin Mastalerek został szefem gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, to jest bliski współpracownik pana prezydenta, no, taki twórca kampanii wyborczej, zwycięskiej kampanii wyborczej prezydenta Dudy z 2020
2015 roku w nie najlepszych relacjach z częścią Prawa i Sprawiedliwości. Nawet no, ostatnio zasugerował, że Jarosław Kaczyński powinien się na emeryturę udać. Czego to jest zwiastun, pana, zdaniem pana profesora? Ale jak na razie to jest zwiastun tego, że pan minister Masalerek wraca do polityki i będzie dynamicznie walczył o swoją pozycję polityczną, tak bym to określił, bo takie wypowiedzi, no powiedziałbym czarno-białe, dosyć takie buńczuczne czasami, no też zazwyczaj zwiastują to właśnie, czyli że po to, żeby o tym polityku się mówiło jak najwięcej, żeby mógł się pokazać w jakichś kontrowersyjnych bardziej momentach czy sprawach, czy jego kontrowersyjne wypowiedzi były zacytowane, więc na razie to bym określił jako budowanie własnej pozycji politycznej. No i oczywiście przy prezydencie, natomiast może się to przełożyć oczywiście na jakieś relacje z partią polityczną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czyli z rodzimą partią polityczną prezydenta Andrzeja Dudy. No, dlatego, który za półtora roku kończy kadencję. No i też... Który kończy kadencję, tak. I to, no, znaczy to wszystko będzie istotne o tyle, że i partia za półtora roku musi wystawić kandydata, prawda, na kandydata, kandydatkę kogoś na stanowisko prezydenta, bo to jest na dzisiaj partia z największym poparciem, więc no, nie może sobie odpuścić jakby tych wyborów i zdecydowanie tego nie zrobi. A z drugiej strony też i dysponuje w tym Sejmie największą liczbą mandatów, w związku z tym no też razem z wetem prezydenta może tu blokować niektóre inicjatywy przyszłego rządu, więc jest to siła, z którą trzeba będzie się liczyć. I czy ta siła będzie jednolita w miarę, czy będzie wspólna, to siła tych dwóch ośrodków, czyli prezydenckiego i Prawa i Sprawiedliwości partyjnego, no czy te drogi gdzieś tam się rozejdą, prawda? No to pytanie, ile z iloma osobami i jak głębokie minister Masalerek ma konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, bo jak z wieloma i bardzo głębokie, no to pewnie będzie do rady. Ale z drugiej strony to wszyscy podkreślają, bardzo zdolny, jak to się mówi, PR-owiec, trochę umniejszam panu ministrowi jego rolę, no ale to ma takiego czuja, że tak powiem, jak prowadzić kampanie wyborcze. A ten domniemany rząd opozycyjny, mówię na razie domniemany, jaką będzie politykę prowadził względem no, tych rozpoczętych już inwestycji, bo na razie słyszymy taki program likwidatora, znaczy już pomijam TVP, ale tam CBA, IPN, wszystko co na trzy litery, no ale też odejście od tych dużych programów inwestycyjnych, czego symbolem jest ten centralny port komunikacyjny. No to jest duże pytanie, dlatego że to jest naturalna pokusa każdego kolejnego rządu, prawda, z przeciwnej jakby grupy politycznej czy opcji politycznej, żeby powiedzieć wszystko, co poprzednicy robili, to robili źle, a nawet jeszcze gorzej i wszystko trzeba zlikwidować i pozamykać. Prawda? Natomiast no, życie uczy i rzeczywistość polityczna i gospodarcza, ten świat nie jest taki czarno-biały, jakby politycy tego chcieli, bo na to, czyli oni jak tak mówią, to znaczy, że są jeszcze w trybie kampanii wyborczej, tak? Kiedy się tego przeciwnika atakuje stuprocentowo i nic nie można powiedzieć, że on coś dobrego zrobił. No ale poza tym trybem kampanii wyborczej jest jeszcze życie, jest gospodarka, jest społeczeństwo i no, zazwyczaj jest tak, że rządy, każdy rząd coś zrobił dobrego, coś zrobił złego, prawda? No i to jest pytanie, czy taka refleksja przyjdzie, czy nie przyjdzie. No mam nadzieję, że przyjdzie, dlatego że oczywiście te projekty niektóre, mówimy o nich, no mają uzasadnienie ekonomiczne, niektóre mają mniejsze, niektóre mają większe, ale jednak no, nie można tak zrobić i tego, że żadnemu krajowi bym nie życzył, a Polsce tym bardziej, żeby nagle, gdy nastaje nowy rząd, wszystko pozamykać i zastąpić czymś całkowicie innym, dlatego że no pewne procesy, jak na przykład inwestycyjne, one są długoletnie i też nie można tak tej wajchy przekładać, jak na przykład no, w przypadku CPK-u, tam już są grunty wykupione, prawda, już są jakieś, w tej chwili operator lotniska jest, zdaje się, wybrany. I inwestor, tak? To
Inwestor, tak, no inwestor, bo to jest też to, no to jest pytanie, czy państwo musi wszędzie inwestować? No nie musi, ale może, a tutaj mamy akurat inwestora, to bez inwestora to by się nie obyło, taki projekt, prawda? I te wiele z tych projektów, które tutaj są realizowane, one też mają jakichś inwestorów poza państwem, prawda? No i to jest pytanie, czy to wszystko należy skasować i tych inwestorów gdzieś tam odrzucić, przerwać z nimi rozmowy, powiedzieć, że jest nowy rząd i w ogóle nie będzie tego robił. No czy jednak należy tutaj się zastanowić chwilę. No, podobnie mamy projekt samochodu elektrycznego i tak dalej, który też jest w takim tej chwili etapie przed budową fabryki. No tu ja słyszałem wiele wypowiedzi zagranicznych właśnie o tym, że to lotnisko ma swoje uzasadnienie, czy może mieć swoje uzasadnienie, podobnie jak z niektórymi innymi projektami. No tylko pytanie, na ile polityka będzie dominować nad gospodarką, prawda? I czy w tym początkowym na pewno przynajmniej okresie gdzieś nie okaże się, że ten rewanżyzm taki, prawda, jest ważniejszy niż no, gospodarka, niż te cele, które mamy do zrealizowania jako państwo. No i też można zadać sobie pytanie, czy prawo będzie ważniejsze niż te cele polityczne, bo dzisiaj Szymon Hołownia no, był zmuszony jakoś zapewnić, że te wszystkie zmiany, które oni zapowiadają, rozliczenia będą, bo to jeszcze jest kwestia rozliczeń obiecywanych głośno, będą dokonywane w zgodzie z prawem. No, przy założeniu, że pan prezydent Andrzej Duda no jednak będzie pewnych zdobyczy ostatnich, jeżeli nie wszystkich zdobyczy ostatnich 8 lat będzie jednak bronił, no bo jest ich współautorem, no to w zgodzie z prawem to będzie bardzo trudno zrobić, aczkolwiek no, pojawiają się recepty zupełnie zdumiewające o pomijaniu weta, na przykład rozpędzeniu Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to jest trochę prawny węzeł, który trzeba będzie rozwiązać z tymi różnymi instytucjami. No oczywiście można tutaj mówić o woli politycznej i jeżeli by to było robione jakieś działania poza prawem, to na pewno by były uzasadniane jako stan wyższej konieczności, że przecież trzeba to zrobić, w związku z tym nie trzeba się z tym prawem liczyć. Prawo i Sprawiedliwość zresztą tutaj też kilka spraw przeprowadziło tak gdzieś tam balansując na granicy, prawda, że chociaż powiem o tych trybunałach, więc, czy o Trybunale Konstytucyjnym, więc też nie dało dobrego przykładu. Na początku no też sprowokowane, to jest cały już węzeł gordyjski. No właśnie, tu mamy taki węzeł, że nie wiem jak to można rozwiązać, to znaczy wszyscy, którzy mówią, że trzeba to robić wszystko na ostro, no to raczej nie chcą rozwiązywać tego węzła, tylko chcą jakby to wykorzystać w bieżącej walce politycznej. Tutaj prawdopodobnie, jeżeli ktoś by szczerze chciał jakoś to wszystko porozwiązywać, no to powinna być powołana czy jakiś zespół, który by wypracował takie już pozapartyjne rekomendacje, które by mogła następna koalicja rządząca wdrożyć, prawda, opierając się na jakichś autorytetach, na przykład prawniczych, czy nawet politycznych, polityków powiedzmy, bardziej doświadczonych różnych opcji politycznych. Więc to oczywiście można zrobić. No pytanie, jakie tu będą chęci, tak? No bo też nowy rząd na pewno będzie chciał pokazać na początku, że ci poprzednicy no to byli bardzo źli i dużo, dużo lepsi, więc no tak, zobaczymy, jakie będą chęci. 8 lat temu, znaczy to już było 16 lat temu, też powołano całą komisję tam naciskowo-odciskową, specjalną minister od korupcji powołaną, która Dorsza znalazła, pani minister Pitera, ale bo tak patrzę na zegarek, bo ważna sprawa to są te, no powiedzieć, że ważna sprawa to nic nie powiedzieć, to są te projekty zmian traktatów unijnych, które no przenoszą kompetencje z państw członkowskich do Brukseli w 60 ponad obszarach tematycznych.
No na przykład nie moglibyśmy prowadzić polityki zagranicznej ani rolnej. Podatki by za nas ustalano w Brukseli. Kwestie rodzinne, czytaj te wszystkie genderowe, również by nam były narzucane. No słowem, moglibyśmy sobie tutaj jako to funkcjonować jako taki samorząd, który tam wytycza przebieg ścieżek rowerowych, bo autostrady to już by za nas wytyczyli. Jak pan sądzi, jak ten nowy rząd się do tego może odnieść? No, bo też i nie ma żadnej legitymacji społecznej. To był temat zdjęty, celowo zdjęty z agendy kampanii wyborczej. No właśnie, to znaczy ja no tutaj sądzę z wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, no to raczej oni będą chcieli federalizacji, tak? Czyli będą popierać te projekty, czego nie chce nasze społeczeństwo, bo jakby tu badania opinii publicznej wystarczy wziąć, już nie mówię o referendum. No już nie mówię o kwestii euro, bo to jeszcze taki drobiazg, tak, jak waluta. Zdecydowanie, no tutaj Polacy zdecydowanie się wypowiadają, jeżeli chodzi o euro, ale też o inne sprawy, że my jednak chcemy no, tej integracji z naszym udziałem, to znaczy z kompetencjami, które zostają przy państwach narodowych, przynajmniej niektórymi z nich. I ja w ogóle uważam, że takie dalsze zacieśnianie tej integracji, federalizacja doprowadzi prędzej czy później do rozpadu Unii Europejskiej. Więc no właśnie, bo to nie rozwiązuje żadnych problemów Unii Europejskiej, a wręcz je pogłębia. Pogłębia, dlatego że jest 27 krajów, w każdym są inne rządy, co chwilę są wybory, prawda? Bo co 4 lata, 4-5 lat w różnych krajach są wybory, więc te rządy się będą zmieniać. One nie zawsze będą liberalne, prawda? Czasem będą liberalne, czasem lewicowe, czasem prawicowe. No i to są decyzje suwerenne tych narodów i tych obywateli. No w związku z tym nie można jakoś zadekretować tego na poziomie centralnym, na poziomie unijnym, więc te... No ale jak nie można, jak można, bo jak ktoś suwerennie wybierze prawicę, to się mu zabiera pieniądze z Unii Europejskiej. Patent no, już tak, jest. No, niestety tak się czasami dzieje w Unii Europejskiej, co jest bardzo oczywiście złe. Natomiast tutaj no, PSL deklaruje, że będzie się sprzeciwiał, ale temu, ale na razie po głosowaniach w Parlamencie Europejskim nie widzę, żeby tam jakoś specjalnie się sprzeciwiał. Zobaczymy, jak będzie teraz. Także wydaje mi się, że tutaj ten kierunek jest jednoznaczny, a tego w kampanii nie było, no bo to by jednak działało na niekorzyść przede wszystkim koalicji Platformy Obywatelskiej i pozostałych partii, więc teraz dopiero możemy oczekiwać jakiegoś jasnego, klarownego stanowiska w tej sprawie. No obyśmy tylko się nie sprzedali naszej suwerenności za te biblijne srebrniki w postaci KPO, prawda? No bo to jest jeden tylko z programów. O tym na dzisiaj mówią politycy opozycyjni, że chcą to odblokować, bardzo słusznie. Trzymamy kciuki, żeby mi się udało. Natomiast no, nie może warunkiem odblokowania tych funduszy być mechaniczna zgoda na dalszą integrację, federalizację Unii Europejskiej, której Polacy... No, pewnie by nie chcieli, jak tak czytać dobrze sondaże. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem programu Republika po południu. Miłego popołudnia, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trzeźniewski.